Cześć, jeszcze wczoraj byłem w nowej siedzibie Dandy Horse, a dzisiaj licho zaniosło mnie do Wrocławia, bo na zaproszenie chłopaków z Loka Bikes będę miał możliwość pokazać Wam, jak w Polsce powstają rowery dedykowane na zamówienie, personalizowane, robione pod konkretne wymagania klienta. Wchodzimy i patrzymy. No to zobaczmy, jak to wszystko wygląda od kuchni. Cześć panowie. Cześć. Olek, szef całego interesu. Siemasz. Szymon. Cześć. Szymon. Cześć. Tu jeszcze pojawi się Piotrek. Piotrek, który będzie odpowiadał za warszawski oddziałik Loki. Olek, oderwę cię na chwilę od twojego biurka i usiądźmy tak, żeby może było widać w tle wszystkie rowery. Dokładnie. I opowiadaj od początku, jak to się zaczęło, bo przyznam ci, że samą markę kojarzę. Wiem, że istniejecie, ale zupełnie nie wiem, jak to w szczegółach wygląda, więc tak naprawdę razem z widzami będę się na bieżąco dowiadywał. Oczywiście już po drodze z dworca przeprowadziłem pewne przesłuchanie i trochę rzeczy sobie zanotowałem. Zresztą mam tu ściągawkę. No ale opowiadaj, jak długo jesteś na rynku? W ogóle to najpierw ile masz lat? Bo jak ktoś nie jest kobietą, to zadaję mam pytanie. Mam 38 lat w tym momencie. Czyli dla 40-latków pierwszej młodości. Jeszcze jest nadzieja na biznes. No, można tak powiedzieć. Ile siedzisz w rowerach? W rowerach siedzę od 2015 roku. Można powiedzieć, że jestem całkowicie spoza branży, bo pracowałem w branży informatycznej, zarządzałem dużymi projektami gier na smartfony i tablety, więc całkowicie inny temat. A to potencjalnie duży hajs. Duży hajs, ale też szczerze mówiąc męcząca praca i taka, w której po prostu przez długie miesiące tworzysz wirtualną rzeczywistość. Jeszcze jest tak, że rynek smartfonów tak naprawdę ma dwa sklepy, czyli App Store, Google Play, które są totalnie przesycone. Moim zdaniem tych gier jest tyle, że w zasadzie nie potrzeba kolejnych. Więcej. No więc masz taką trochę świadomość, że siedzisz... Produkujesz syf, mówiąc wprost. Syf albo po prostu produkt, co do którego nie masz przekonania, że w ogóle jest sens go robić. Plus wszystkie mechanizmy free to play, czyli takie wciąganie graczy coraz bardziej w tą grę. Uważam, że nie są do końca etyczne i po prostu w pewnym momencie źle się z tym czułem. I miałem taką myśl, że super byłoby tworzyć fizyczny produkt, czyli wymyślisz go sobie, stworzysz, ktoś go może dotknąć, przejechać się na nim i jest to w miarę krótki proces, masz od razu feedback od tej osoby, czy jest fajnie, czy nie fajnie. No a skąd zamykasz pomysł na rowery akurat? Skąd no pomysł to nie na rowery? Jest taki oczywisty produkt, to nie jest taki prosty produkt, chociażby taki Pac-Man, który tu stoi pod oknem. No trzeba sporo komponentów, trochę wiedzy, trochę się trzeba spocić, żeby te komponenty znalazły się w jednym miejscu, w jednym czasie. No tak, i jak wiesz na co? To wpadłeś? Było tak, że za, nie wiem, jak miałem jakieś 10-11 lat, rodzice mi kupili BMX American Rider. Pewnie wiele osób go miało z taką piamką na górnej rurze. Jeszcze stalowy, ciężki jak cholera. No i tak się, można powiedzieć, zaczęła moja przygoda z rowerami. Strasznie się wkręciłem w ten rower. Interesowało mnie, jak on jest złożony, rozkładałem go, składałem na wszystkie możliwe strony, wymieniałem tam. No on nie miał części. Za dużo części akurat. Za dużo nie miał, ale wbrew pozorom psuł się dość często. Opony i gumy, znaczy tam napędy ale leciały, bo one nie były za... Tak, ale też... Pałac młodzieży chyba na takie. Ale uczyłem się też, wiesz, wybijać suport, wsadzać nowy, bo tam był już taki jakiś suport zbijany, rozplatać koło, zaplatać, więc jakoś miałem taką zajawkę. I potem mieszkałem w Berlinie, tam jeździłem rowerem dosyć sporo, bo miałem daleko pracę. I kręciłem się w taki, no po prostu styl życia, który jednak opiera się o jazdę rowerem. O komunikację rowerową. O komunikację, tak. Ten rower po prostu codziennie przez dłuższy czas mi towarzyszył. No i w momencie tego zmęczenia IT, tą wirtualną rzeczywistością, jakimś trochę naparzaniem się tu z zarządem, tu z pracownikami, z taką dużą presją, stwierdziłem, że trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie, jak to... Co chcesz w życiu robić? To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Co chcesz w życiu robić i zacząć to robić? No i zadałem sobie to pytanie. Odpowiedzią było, że kurczę, no najbardziej interesują mnie rowery. Całe życie są mi bliskie i to jest taka moja naprawdę duża pasja. No i można powiedzieć, że całkowicie z ulicy, z boku w to wszedłem. Oczywiście możesz sobie wyobrazić, jakie były reakcje, jak wszedłem do znajomych czy do osób z branży z takim pomysłem. Wszyscy mówili, że stary, weź może lepiej rób to, co już umiesz i w czym masz jakieś doświadczenie. No, szczególnie, nie pakuj się w to. Że patrząc okiem laika, to rzeczywiście przesiadka z IT za gruby hajs na risky biznes pod tytułem będziemy budować rowery w Polsce niszowe, to tak, tak. Kurde,
Pomysł grubo. Typu przepłynę Atlantyk kajakiem. Tak. No ale dobra, mamy 2016 rok, powstaje Loka Bike. To może tak. Na początek skąd pomysł na nazwę? Skąd pomysł na nazwę? Wiesz co, tak naprawdę szczerze to wziął się stąd, że mój kolega mówił o swojej dziewczynie, że jest trochę loka, że jest taka trochę zwariowana. I jakoś podpasowało mi to. Moja siostra mieszka w Hiszpanii i też jakoś znałem jeszcze od niej, gdzieś tam mi się przewijało to słowo. I tak usłyszałem kilka razy, stwierdziłem, że jest to spoko, bo krótkie, nawiązuje właśnie trochę do tego szalonego pomysłu projektu. I potem jeszcze sobie wykminiłem, że fajnie to nawiązuje do słowa lokal angielskiego, czyli takiej koncepcji, którą miałem od samego początku, żeby te rowery tworzyć lokalnie w Polsce, czyli nie robić tak, że zamawiamy z katalogu chińską ramę, przyklejamy swoją naklejkę i hej, jest biznes rowerowy. Miałem ambicję, żeby stworzyć markę od podstaw, czyli samemu zaprojektować ramy, stworzyć jakby swój produkt. Potem szybko sprawdziłem domeny, bo to jest duży kłopot, że wymyślisz sobie nazwę, tak. Ale okazuje się, że albo na Facebooku... Pierwsza albo... wolna to jest .waw.org.biz.edu.pl. A tu okazało się, że była wolna i .com, i .pl, i .de, i na Facebooku, więc jakby idealnie wszystko wsiadło, więc szybko to klepnąłem. No i zaczęliśmy od prostych, ostrych kół i rowerów miejskich. One były, z ramy były zamawiane na Tajwanie na początku, ale według naszego projektu. Tutaj pomagał mi Kamil z Kajak Custom przy projekcie. I w ogóle on na początku był taką osobą, która czyli mi pierwsze ramy powstały aluminiowe. Aluminiowe, w ogóle pierwsze były w Mielcu zamawiane, ale powiedzmy, że ta współpraca się nie ułożyła. Alumielec. Pozdrawiamy. No bo wydawałoby się to najprostsze. No, zamawiamy ramy w Polsce. No ale powiem szczerze, to doświadczenie na tyle nie było dobre, że stwierdziłem, że to nie zadziała. Dostawaliście ramy z poniedziałku. Nie wiem do końca jak było, ale... Kurczę, ciekawa historia, ale okazało się, że dużo łatwiej jest zamówić ramy na Tajwanie niż w Polsce. Jak ja dobijałem się do kilku firm, no to generalnie powiedzmy delikatnie zostałem odprawiany z kwitkiem, no bo po prostu totalnie ich nie interesowały takie małe ilości, jeszcze własny projekt. Okazało się, że na Tajwanie pojechałem na targi na Eurobike do Friedrichshafen, pochodziłem po tych stanowiskach i tak naprawdę są dwie opcje, no albo mogłem zamówić jakby kilka próbek porównać albo polecieć tam. Zdecydowałem się na te próbki, chyba od 6 różnych producentów zamówiliśmy próbki. Wybraliśmy jednego. No i tak się zaczął proces od prostych rowerów. Potem cały czas coś kombinowaliśmy, poprawialiśmy w tych ramach. I te pierwsze Loki to były rowery szosowe, rowery gravelowe? Ostre koła to były. To był, okay. Pamiętasz, taki boom lata 16-17, kolorowe ostre koła i tak to dalej. Boom przedgravelowy. Boom przedgravelowy. Gdzieś w okolicach fatbike'owego. Chciałem powiedzieć, że gdzieś między fatbike'iem a gravelem to były ostre koła. No i potem zaczęliśmy robić rowery miejskie z biegami w piaście. Trochę bardziej skomplikowana konstrukcja, no ale z perspektywy dnia dzisiejszego też dość proste rowery. Szczególnie jak na pasku widelcem. To... Tak, dokładnie. Potem na pasek właśnie zaczęliśmy to wprowadzać. No i tak stopniowo zamówiliśmy potem ramy z pierwsze gravelowe naszego projektu, tego producenta, no i wtedy zaczął się COVID. No i się wszystko skomplikowało, bo mieliśmy potężne opóźnienie w dostawie. Możecie sobie wyobrazić, jak... Poczekaj, bo chciałem jeszcze o ramach. Czy możemy prosić za kadru ramę stalową? Bo dzisiaj można u Was zamówić 3 rodzaje ram. To są ramy aluminiowe, z których się wywodzicie. I tutaj można... Czy Wy macie te ramy w różnych modelach? Mamy... dobra, jest tutaj, to jest akurat nasza stalowa rama. Co do zasady, gravele robimy z 3 typów materiału, czyli aluminium, stal i karbon. Aluminium i stal to są ramy robione w Polsce, aluminium robimy pod Gliwicami. A jaki jest stopień personalizacji? No bo ramę stalową, jeżeli zamawiamy w produkcji ram w Polsce, no to tak naprawdę... Pewnie, ja jeszcze nie wizytowałem żadnej samej spawalni, ale pewnie można zamówić mega personalizowaną w formule takiej, że wybierasz sobie, nie wiem, taperowanie główki, wysokość główki, w ogóle wszystkie wymiary, rodzaj haków, rodzaj napędu, mocowania hamulców, ile ma być mocowań na akcesoria. Tak, jeśli chodzi o stalowe ramy, tak dokładnie jest. Można pokombinować. A u Was jak to wygląda? Macie swój model ramy zaprojektowany i się wybiera... SK, MK, LK, XL i poszło? Stalowy gravel Loka 1 model? Czy coś się personalizuje już na tym etapie? Znaczy, no, że na przykład mogę powiedzieć, słuchaj, bo ja będę miał 7 koszyków na bidon i chciałbym 7, wiesz.
Tak. No my jesteśmy pomiędzy takimi rzemieślnikami typu Karamba czy teraz True of Cycles w Warszawie, a dużymi firmami jak Cross czy Rondo. Działamy w takiej formule, z formule semi-custom, ale jednak robimy tych rowerów no, w dziesiątkach miesięcznie. Więc nie mamy możliwości spersonalizowania wszystkiego w każdym rowerze. To się musi robić dosyć szybko. Tak, bo organizacyjnie byśmy tego nie dźwignęli. Tak więc mamy nasze projekty ram aluminiowych, stalowych i karbonowych w określonych rozmiarach i tam jakby tak jak z takich klocków budujesz sobie ten twój rower, czyli wybierasz napęd, wybierasz koła, wybierasz rozmiar ramy. Są możliwości spersonalizowania tego typu, nie wiem, chcesz karbonową kierownicę, ok, chcesz opony szersze, węższe, taki biernik czy inny, z tym nie ma problemu. I takich rowerów robimy najwięcej. Robimy też natomiast projekty takie w pełni spersonalizowane. No, na przykład teraz na kampanii o lekarze robimy projekt, robimy właśnie z piastami Dynamo, to dosyć często. Czyli można wyjść poza taki schemat, poza kartę, poza menu i już nie wybierać tego, co jest dostępne na liście, tylko powiedzieć, hej, płacę ekstra money i chcę full custom, zamówcie mi tam, nie wiem, kierownicę Envy, zamówcie mi właśnie Ekara, zamówcie mi koła, kampaniolo czy coś tam. Takie rzeczy też można zlecić, tak? Tak, przy czym staramy się kontrolować ilość takich projektów, bo obsługa jednego takiego zamówienia zajmuje często tyle, co trzech, czterech takich bardziej powiedzmy standardowych. Czyli jest większy flow, ale mniejszy biznes na takich. Nawet nie chodzi o biznes, chodzi po prostu o to, że no nie jesteśmy w stanie zwiększyć aż tak zespołu, żeby to wszystko obsłużyć. No więc jak widzimy, że projekt po prostu będzie zbyt skomplikowany na ten moment dany, tak? No bo po prostu obserwujemy, co się dzieje na produkcji. Może być tak, że wiemy, że po prostu tego nie dźwigniemy, skończy się to tak, że klient może nie być w pełni zadowolony, no bo po prostu... Czyli wtedy też trochę doradzacie, co uprościć, gdzie pójść na jakiś kompromis, żeby jednak ten rower powstał w jakimś policzalnym czasie i żeby efekt finalny też był fajny, żeby nie robić wiochy z malowaniem. Tak. Czy odmawiacie czasem malowania? Ktoś chce, nie wiem, sobie coś wulgarnego na ramię namalować, albo naprawdę nie ma poczucia estetyki, zaprojektuje malowanie to... Zdarza nam się powołać na klauzulę sumienia, jeśli chodzi o malowanie. Ale dosyć rzadko to robimy. Raczej staramy się sugerować klientowi, mając jakieś już doświadczenie, że po prostu to może nie być dobrze. Ucywilizowanie tego projektu do stopnia, kiedy on jest fajny. Dokładnie. Tak? Z reguły zasada jest taka, że jak robimy jakiś bardziej skomplikowany design na ramię, no to fajnie już zachować prostotę, jeśli chodzi o inne komponenty. Jak ktoś zacznie kombinować jeszcze z kolorowymi jak akcentami na kołach, korbie, to z reguły się robi zbyt pstrokato. Jeśli na przykład w innych komponentach idziemy w kolor, fajnie uprościć ramę. Jakieś takie podstawowe zasady, które w zasadzie zawsze się sprawdzają. Możemy jeszcze ramę aluminiową i karbonową? Dobrze, a powiedz mi, bo teraz tak, produkujecie gravele w trzech ramach. Daj surową, Piotrek, czyli alu, karbon i stal. A jakie jeszcze rowery u was można poskładać? Bo to jest rama karbonowa i tutaj mamy też jeden mold. Bo ramy karbonowe zamawiacie z katalogu z Carbondys, personalizujecie malowanie, plus mówiłeś mi wcześniej, że można też spersonalizować takie drobiazgi, jak na przykład rodzaj prowadzenia linek, to czy tutaj będziemy mieli wyjście. No to jest na przykład podzintegrowane stery, nie? Że nie masz wyjścia. Że wszystko idzie do środka. Tak. A tam w niektórych modelach właśnie widziałem, że albo jest półzintegrowany system, że one wchodzą tu przewody z góry, albo w ogóle jest jeszcze przelotka zamontowana i wychodzą bokiem. I ramy karbonowe macie tylko gravelowe, czy też szosowe i jakie jeszcze? Teraz właśnie będziemy mieli ramy roadbusowe pod oponę 735C. A tak to jeśli chodzi o karbon, mamy takiego gravela, gravel plusa, bo tutaj nawet opony do 50 się mieszczą, więc taka super wszechstronna maszyna. Ja obecnie na niej jeżdżę i naprawdę bardzo fajnie ten rower zachowuje też w terenie, nawet trochę cięższym. Czyli karbonowa na ten moment jest dostępna rama gravelowa. Tak, gravelowa. A rama aluminiowa... Możemy podmienić. Ma jakąś opcję personalizacji, czy to jest jeden model waszej ramy zaprojektowany przez was i po prostu wybieramy tylko rozmiar, czy tu coś w tej ramie tutaj też wybierasz tylko rozmiar? No, to jest... Wszystkie aluminiowe mają mocowanie do nóżki? Nie, to jest rama do roweru miejskiego. Tutaj. Czyli gravelowa przykład nie mieć. No nie ma tego. Gravelowa ma tylko mocowanie podbłotnik. Okej. Okay. Ale tu mówiłeś, że nie jesteś fanem tej blaszki, nie podoba ci się ona wizualnie, nie, ale w rowerach no bo miejskich... mi się kojarzy, wiesz. No, część klientów chce mieć centralną nóżkę i w tych rowerach miejskich, odpowiadając na pytania klientów, jednak ją dodaliśmy. Natomiast jeszcze pytałeś o to, czy można zmienić geometrię tych aluminiowych ram. Nie, tutaj takiej opcji nie ma. Możemy dobrać pozycję, jeśli chodzi o mostek, kokpit, sztyce, korbę i tak dalej. Czyli zaprojektowaliście swój model ramy i on jest po prostu tak jak
w normalnych firmach jest model, tak, i wybiera się rozmiar z tą różnicą, że u Was od razu na etapie składania można spersonalizować wszystkie komponenty, mhm, i właśnie ich zarówno model, jak i rozmiar. Czyli mogę wybrać, jakiej marki chcę mieć mostek i jednocześnie, tak, jakie on ma mieć parametry. No oddamy ramę jedną. No bo to wynika też z tego, jak produkujemy rowery. A produkujemy tak, że jeśli chodzi o carbon, mamy po prostu sprawdzony model od dobrego producenta, który ściągamy gotowy i na nim budujemy rowery. Jeśli chodzi o alu, ta produkcja jest seryjna w większych seriach, więc tutaj też nie ma możliwości pozmienienia tego. Natomiast stalówki na ten moment tworzymy po prostu jednostkowo i zasadniczo projekty. Dla framebuildera nie robi to wielkiej różnicy, czy kąt główki będzie taki, czy inny. Natomiast okay, w aluminium no to już to są już większe ilości i tutaj po prostu i idzie to robić bardziej z automatu. A powiedz, dokładnie, mi, ile osób macie w zespole? Mieliśmy w ogóle dużo większy zespół, szczerze mówiąc, ale w momencie, jak zaczęliśmy robić ramy aluminiowe w Polsce, musieliśmy dosyć wyraźnie podnieść cenę, bo one są dużo fajniejsze, ale też są dużo droższe. I tak naprawdę z 2 lata temu mieliśmy znacznie większą skalę. Ja myślę, że tutaj w pewnym momencie pracowało, no powiedzmy, z 13 osób. Mhm. Oczywiście nie jest to duża skala z perspektywy wielkiej firmy, ale z perspektywy producenta rowerów to już było trochę. A dzisiaj ile osób pracuje? Dzisiaj pracuje 7-8 osób. Okay. Jakoś tak, więc robimy trochę mniej rowerów, ale są, myślę, bardziej dopracowane. A jeżeli to nie jest tajemnica, to ile mniej więcej miesięcznie wypuszczacie rowerów? 3? Nie, 10? Średnio między 30 a 40. Mhm. Natomiast jest też tak, że to też to, o czym gadaliśmy. Czyli że ze 2 dziennie musicie zrobić, czyli tak, ta dynamika pewna, tak, jest. Chociaż właśnie nie jest tak, nie jest też tak, jak się często klientom wydaje, że my pracujemy nad jednym rowerem i kończymy rower, rower wyjeżdża. Mhm. Jest tak, że mamy na przykład 30 rowerów, które są... No widać je za nami nawet. No tak, ale tak jak widzisz, ten czeka na kierownicę, ten czeka na manetkę, na korbę, ten czeka na obejmę. Tak? Tak. Mhm. Więc bywa tak, że na przykład przez 3 dni nic nie wyjeżdża, po czym jednego dnia na przykład mamy 15 rowerów gotowych i wszystkie wyjeżdżają, bo wjechała dostawa części, na które wszystkie rowery czekały. Nie? Więc tak to ma często miejsce. A czy rowery szosowe stricte jakieś macie w ofercie? Można u Was zamówić szosówkę, czy tak nie, naprawdę w tej chwili modna kategoria gravel zdominowała? Gravel i Road Plus, w szosę raczej nie będziemy, mhm, wchodzić. Tutaj takie moje subiektywne przeczucie, że w szosie jest jednak bardzo duże przywiązanie do brandu, że tutaj ciężko by było wejść, bo jest spore jednak... No i to są też dość drogie jednostkowo rowery, bo 20-30 tysięcy to w tej chwili jest taka bieda wersja, jakby to no nie zabrzmiało. W treku za 10-400 masz aluminium na Tiagrze, także to nie są tanie rzeczy. No chociaż my, wiesz, gravele też potrafimy robić, za chyba najdroższy rower gdzieś tam dobił do 40 tysięcy. Okej, ale w gravelu za dychę 15 już dostajesz fajny rower i naprawdę można tym pojeździć, a gravel za 40 jest ekstrawagancją. Szosa za 20 to jest tak naprawdę no, pierwsza taka fajna szosa i tak jak mówisz, tutaj ludzie też bardzo wysublimowanych szukają na przykład ram, mhm, z bardzo wysokiej jakości karbonu i bardzo skomplikowanych projektowo i wtedy sam frameset potrafi tam te 2 dychy, powiedzmy, czy 2,5 kosztować, nie? Więc te projekty, tak, ale są też trudniejsze. No też wydaje mi się, że osoby, które już mają budżet kilkadziesiąt tysięcy na rower szosowy, po prostu chcą już konkretną chcą markę kupić. Na logo. Tak, dokładnie, na jakimś logo i wydaje mi się, że są mniej otwarci na manufakturę niż w przypadku gravela. Tak, tak ja to oceniam, więc szczerze nie planujemy wchodzić w ogóle w segment szosowy. A czy w ogóle można wyprodukować gravela napędzanego paskiem? Robiliście takie rzeczy? Tak. Na przykład ten rower właśnie, któremu brakuje w tym momencie kierownicy, ten taki zielony, albo na Alfainie DI2 i wtedy ma klamki hydrauliczne, albo na takich klamkach mechanicznych Microshifta. Co też spoko działa. I w zasadzie w tym segmencie my mamy bardzo małą konkurencję. Też nie jest to duży rynek, ale na przykład wczoraj był pan, który... Gravele na pasku. A jak paski się sprawdzają w ciężkich warunkach, jak jeżdżą w błocie? Nie jest tak, że ten pasek się wyciera za błaca i tak dalej? Właśnie jest dużo lepiej. Właśnie chciałbym przytoczyć historię. Wczoraj był u nas klient, który jechał Wisłę 1200 na jakimś topowym napędzie gravelowym. No i mówi, że w zasadzie cały napęd miał do wymiany, no bo po tych 1200 km, ale jednak gdzie nie masz czasu tego napędu umyć, nawet jak on jest już naprawdę bardzo mocno brudny. Łańcuch i tak mu się szybko rozciągnął. Ale łańcuch, kaseta, korba, nie, no generalnie zarżnęło zębatki. Wszystko do śmieci. No i mówi, że co on jedzie taki wyścig, to w zasadzie wymienia cały napęd i stwierdził... Biedy nie ma. No ale mówi, że trzeba, nie? Że no po prostu tak się zużywa, że wymienia. No i właśnie on chce zamówić na pasek. Pasek jest jakby dużo bardziej odporny właśnie na błoto, brud, lepiej to działa. Natomiast no, zakres przełożeń może trochę jest mniejszy, to jest na minus, ale też myślę, że nie rozpropagował się tak, jak powinien, bo jest to super rozwiązanie.
Czyli taki gravel na pasku można u was zamówić. No tak. Ja może sobie w sumie bym taki spersonalizował, bo jeżdżę na razie z dobycznym kanionem i w dodatku za dużym. Ale już, darowany to Jacek Słodki. Czyli można zamówić gravele z napędem na pasek, można zamówić gravele na GRX 800, to jest taki standard na mechanice, ale też pracujecie już na elektryce, czyli DI2 i AXS. Tak, dokładnie. Wprowadziliśmy na początku tego roku 5 grup łącznie, bo 3 AXS-y, 2 DI2. I jest spore zainteresowanie. Myślę, że jest to bardzo fajna grupa. No Szymon, na przykład kolega z Loki, odkąd się przesiadł na AXS-a, no to już mówi, że powrotu nie będzie. Okay. Ale wiecie, to jest tak, że no nie wiem, ja to tak oceniam. GRX 800 działa moim zdaniem takie 9 na 10. Dla większości osób uważam, nie będą potrzebowali nic innego. No elektronika jest wiadomo, no to zmiana przełożeń, super płynna, łatwiejsze ustawienie tego wszystkiego. Bateria jak się wyładuje albo kabele kurwie, też jest trochę emocji. Słowo klucz, pinion. No tak. Pinion. Aha, jeśli chodzi o piniona, robimy ramę stalową. To jest pinion, może nie wszyscy kojarzą, to jest taka skrzynia biegów w rowerze. Może mieć 11 przełożeń, 13, tam jest trochę różnych wersji. Działa to podobnie trochę do piasty roll-offa, czyli takie zamknięte przełożenia w środku, super płynne przy zmienianie biegu. I napęd wtedy może być na pasku, czy musi być na łańcuchu? Napęd może być taki lub taki, ale najczęściej jest robiony wtedy już na pasku. Czyli przełożenie jest 1-1, a wszystkie biegi upchnięte mamy w skrzyni w suporcie. W skrzyni w suporcie, tak. Rama jest trochę wygląda jak rama do e-bike'a, bo też ma taki bracket w środku. To lećmy dalej. Następne słowo klucz, e-bike. E-bike. No jesteśmy tutaj na etapie projektu prototypu, to znaczy w CAD-zie jeszcze dogrywamy wszystkie szczegóły. Może uda się zrobić przebitkę, pokazać jak to wygląda na ten moment, ale koncepcja jest taka, że to będzie rama, na której będziemy budować i gravele z barankiem i rowery miejskie. Trochę większy slopik niż w naszych gravelach, czyli trochę wyższa główka, bardziej komfortowa pozycja. Silnik centralny, tam będzie Shimano EP8. Mamy jeszcze taki w miarę fajny pomysł, żeby dało się do górnej rury wsadzić dodatkową baterię, która zwiększy zasięg. Czyli chcesz mieć lżejszy rower. Masz w głowie orientacyjną cenę finalną dla detalicznego klienta takiego roweru i jego wagę? Tak, 17-18 tysięcy będzie kosztował. Natomiast no, na komponentach już w pełni na przykład z GRX-a 800 no i silnik ten Shimano topowy EP8 ze sporą mocą i wagowo no, celujemy tak naprawdę 13-14 kilo, ale zobaczymy jak to wyjdzie, szczerze mówiąc. Tutaj jeszcze wagowo zobaczymy po prostu jak będą pierwsze ramy, będziemy je montować. Takie mamy założenie, no, chcielibyśmy, żeby ten rower był możliwie lekki. No dobrze, powiedziałeś, że sprzedajecie około 40 rowerów miesięcznie, czyli ze 2 dziennie. A jak to się układa pod względem klienta? Czy sprzedajecie w Polsce, czy za granicą? Jeżeli za granicą, to do jakich krajów? Czy raczej do małych wsi i miasteczek, czy do aglomeracji? Myślę, że na ten moment sprzedajemy 30% rowerów w Polsce, reszta to już jest za granicą. I w tej Polsce z tych 30% 70 to myślę, no może 60 to jest Warszawa i okolice. I tak to z reguły do dużych miast. W Warszawie wasze rowery można zobaczyć w Dandy Horse na Jordanowskiej, tam są na ekspozycji. Dokładnie. Można umówić się z waszym człowiekiem Piotrkiem, który wtedy pomierzy, doradzi, zaproponuje rozwiązania. A za granicą jakie kraje od ciebie kupują? No top 1 to są Niemcy oczywiście, ale też Szwajcaria i Austria, to są takie topowe kraje. Wysyłaliśmy też rowery nawet do Singapuru, Hongkongu, Izraela, tylko szczerze mówiąc od jakiegoś czasu staramy się tego unikać, bo mieliśmy kilka przypadków uszkodzenia roweru, to jest jednak długa trasa, no i potem jakieś gwarancyjne tematy, odsyłanie tego, sprawy celne. No właśnie, bo to chciałem zapytać, rzeźba. Jak powiedziałeś Szwajcaria, w momencie jak sprzedajecie rower do Szwajcarii, to już nie jest taka prosta sprawa jak do Niemiec, no bo Niemcy czy Warszawa to jest po prostu różnica na frachcie, nie jest 40 zł za karton, tylko 200 i adres się nie zaczyna od PL, tylko od D i przelew przychodzi w euro, ale generalnie wszystko jest tak samo, rower w pudło pojechało do Niemiec z głowy. Faktura jest w euro netto czy coś i tyle. A jak jedzie do Szwajcarii, to już trzeba się spocić. Znaczy jest komplikacja, no bo Szwajcaria wiadomo nie jest w Unii, więc sprzedajemy rower bez VAT-u. UK teraz już też nie tak, jest w Unii. Ale śmieszna sprawa, że w Szwajcarii wychodzi taniej tak naprawdę kupić nasz rower niż jakby to było w Unii, bo oni dostają VAT na rowery w Szwajcarii, z tego co pamiętam to jest kilka procent, nie wiem, chyba 9 czy 10%, w Polsce 23%, więc jak już mają 23% taniej, to już są 13% do przodu. Oczywiście muszą zapłacić cło, transport, natomiast suma summarum wychodzi to
trochę taniej nawet niż jakby byli w Unii. No a w Szwajcarii wiadomo, jakie są zarobki. Te nasze ceny są super atrakcyjne jak na szwajcarski rynek i dzieje się to tak, że rozchodzisz to gdzieś pocztą pantoflową na przykład. A nie ma takiego problemu, że ludzie myślą, że to jest fraud? To tak jak na OLX-ie są multiwany po 40 tysięcy i wszyscy mają z tego bekę, bo taka tak, fura kosztuje 80 i łamaną polszczyzną jest ogłoszenie, że za 4 dychy sprzedam, tylko musisz wysłać zaliczkę na rezerwację. Znaczy, nie ma takich obaw na zachodzie, że no jesteście śmieszna, tak tani, że to jest fraud? No śmieszna historia, jak byliśmy właśnie na targach Velo Berlin na lotnisku Tempelhof, super targi, w ogóle w takim hangarze zrobione. Niemcy lubią w hangarach, Friedrichshafen. Tak, no i tam właśnie gadaliśmy o rowerach, pokazywaliśmy, wszystko było fajnie, pięknie, po czym było pytanie o ceny. Jak mówiliśmy, że rower kosztuje około 3000 euro, no to najpierw pytali, że, czy to jest sama rama pomalowana. Mówiliśmy, że nie cały rower, to nie było efektu wow, to kupuję, tylko był efekt od razu dwa kroki w tył i o, coś tu nie gra. Gdzieś tutaj jest jakaś ściema ewidentnie. No ale nie ma ściemy tak naprawdę, po prostu sprzedajemy rowery bezpośrednio. Odpada cały temat pośredników. No też wydatki marketingowe nie są takie jak w dużych amerykańskich korporacjach, które sponsorują proturowe zespoły tak. i utrzymują sztab ludzi. Szczerze? Tylko tak naprawdę u was jest to procedura zakup części od producentów, montaż za ścianą, tak. co zaraz pokażemy i wyjazd tak naprawdę do klienta końcowego. Znaczy, no szczerze mówiąc w ogóle nie mam wydatków marketingowych, poza właśnie tym, że zaczęliśmy robić jednak filmy na YouTubie, bo widzimy, że to bardzo fajnie działa. Też kwestia, uważam, to co nas blokuje w rozwoju, to jest kwestia jednak wiarygodności, że ten rower jest dość drogi, sprzedajemy je bezpośrednio przez internet. Ludzie, którzy widzą to tylko z perspektywy strony internetowej, mogą się zastanawiać, czy to nie jest jakaś ściema, gdzieś gara, że to ładnie wygląda na stronie internetowej. Teraz budujecie rower dla jednego z youtuberów. Dla kogo? Nazywa się Felix Tested Bikes, to jest jeden z większych youtuberów niemieckich i tam zrobiliśmy całkiem fajną koncepcję, bo on razem ze swoimi widzami zrobił jakby sondę i wspólnie określili, jaki ma być rower, jeśli chodzi o konfigurację malowanie, więc fajna sprawa, bo może pokazać rower stworzony. Sukces będzie miał wielu ojców. Tak, albo porażka, nie? To wtedy będzie sierotą. To będzie sierotą. No ale tutaj właśnie to jest to, o czym gadaliśmy, że my za bardzo nie odczuwamy trendów na rynku, bo jesteśmy tak mali, że z perspektywy oczywiście wielkich graczy, że jedna dobra akcja marketingowa, na przykład, nie wiem, filmik z tobą może, albo z Felixem, potrafi nam tak zachwiać po prostu cykl sprzedażowy, że nie odczuwamy tego. I właśnie słyszę oczywiście, co się dzieje w branży, jak są gorsze momenty, że ludzie narzekają, że jest słabo. U nas nie ma przełożenia. My na przykład mamy... No wiesz, jak ktoś podniósł w ciągu 2-3 lat ceny bez mała o 100%, to będzie musiał za to teraz beknąć. No... Żyćko. Ale to jest też chyba moment, kiedy ceny waszych indywidualnych produktów w zasadzie zrównały się lub wręcz przebiły w dół ceny dużych graczy. No bo tak jak właśnie AL4 Domani w Treku kosztuje 10400 jest na Tiagrze, to jest tak naprawdę bieda rower na próbę, żeby zobaczyć, czy ci się kolarstwo podoba i płacisz dychę, a u ciebie za dychę dostajemy... Tak. Za dychę dostajesz rower z ramą naprawdę fajną, zrobioną w Polsce na pełnej grupie GLX800, karbonowym widelcu, bardzo dobrym, sprawdzonym. No i masz koła... Znaczy generalnie ja myślę, że naszą sporą zaletą jest to, że tutaj nie ma ściemy w tych rowerach, no bo... Tak naprawdę, support, że ci jeszcze stery, przerwę. Wszystko jest na w miarę dobrym poziomie. Nie? 800 chyba kosztuje bardzo fajny kanion, ten zdobyczny, który go sobie ujeżdżam. 8000. Tak, koło 7800 czy 8800, no koło 8000 kosztuje kanion, który w ogóle nie jest personalizowany. Mhm. I tak naprawdę no po prostu kupujesz go defaultowo, a nie założę się, czy tam przypadkiem nie z braku dostępności nie zmienili korby czy czegoś, więc tak naprawdę w pełni personalizowany, malowany na zamówienie rower można kupić niewiele drożej u ciebie. No tak, tak. I tutaj uważamy, że są atrakcyjne te rowery pod względem cenowym. No w Niemczech wręcz na tyle, że budzi to podejrzenia, nie? No właśnie, ale... chciałem jeszcze o rynek niemiecki zapytać, bo legenda miejska głosi, że Niemcy dopłacają ludziom do rowerów. Tak, to jest prawda. Powstał w Niemczech chyba w zeszłym roku, kurczę, nie mam pewności, albo 2 lata temu, taki system, który się nazywa JobRad. I to jest ogólnoniemiecki system, gdzie... Roweru pracowego. Działa to mniej więcej tak, że chcesz kupić rower, zakładasz zamówienie na JobRadzie, to trafia do twojego pracodawcy. Ten rower de facto kupuje ci pracodawca, odciąga ci ratę tylko od twojej pensji, więc ty nawet tych pieniędzy nie wydajesz i
oszczędność podatkowa jest 30 do 40%, bo po pierwsze jest dofinansowanie, po drugie pracodawca przekłada na ciebie jakby swoje oszczędności z tytułu podatkowego. I w ogóle ciekawa sprawa, bo nawet z moim księgowym porozmawiałem, dlaczego w Polsce to nie jest możliwe. I on powiedział, że nie ma po prostu regulacji, nie ma przepisu, który pozwoli przełożyć twój koszt jako pracodawcy na pracownika i jemu odciągnąć to z jego pensji. Tak? Po prostu w Niemczech wprowadzono specjalne regulacje, które to umożliwiły. W Polsce umarło to na po prostu poziomie legislacyjnym, no bo nie da się tego kosztu obniżyć pracownikowi. Nie? No więc z perspektywy klienta w Niemczech możesz mieć rower 30-40% taniej i jeszcze za niego nie płacisz, tylko odciągają ci z pensji po troszku. I od chyba 3 miesięcy jesteśmy partnerem w Jopradzie, zarejestrowaliśmy się tam. No i tak, zaczyna to coraz fajniej działać. Jest tak, że my cenę podnosimy o 9%, no bo Joprad znowu bierze jakieś opłaty od tego. Natomiast z perspektywy twojej jako klienta, okej, płacisz nam 9%, ale łącznie masz 40% taniej i jeszcze nie płacisz, tylko sobie odciągasz miesięcznie, więc to się i tak dużo bardziej opłaca. Tak więc no super, miejmy nadzieję, że w Polsce też kiedyś zostanie wprowadzone takie ogólnokrajowe rozwiązanie, no bo tutaj jaki jest cel tego? Cel jest taki, żeby zachęcać ludzi do dojazdów rowerem do pracy. Zielona transformacja. Wtedy oni są zdrowsi, aktywniejsi, bardziej produktywni, dokładnie. Nie wydajemy na ich leczenie, to się wszystkim opłaca. No tak, miejmy nadzieję, że takie programy wejdą. Jeżeli tak by było, no to branża rowerowa w Polsce myślę, odżyje, będzie spory boom. No, trzymamy kciuki, żeby ktoś o tym na poziomie krajowym pomyślał i taki program troszkę będziemy mieli zderzenie z infrastrukturą, bo jakość i projekty ścieżek rowerowych w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, nie są przystosowane do dużego ruchu, a poza tym też ja widzę taki problem, że często dojeżdżasz gdzieś rowerem i brakuje infrastruktury końcowej, czyli nie ma go gdzie zaparkować, nie ma go do czego przypiąć, nie ma go gdzie postawić pod dachem, także tutaj widzę pewien problem. No jest to, tak jest, natomiast jak rozmawiamy z klientami z zagranicy, oni też mają trochę inne podejście, że naprawdę wiele osób ma po kilka rowerów i to wcale nie wynika z tego, że oni są super bogaci, tylko jest trochę inna mentalność i oni naprawdę mają, to nawet to co ty mówisz, czasami w Holandii ludzie mają dwa rowery takie tanie miejskie, bo dojeżdżają jednym do jednej stacji metra, zostawiają go, jadą metrem kawałek i na tej drugiej stacji mają drugi rower przypięty, którym jadą sobie później, nie? I to jakby jest normalne, że ludzie potrafią mieć po pięć rowerów różnych. A czy ty w Polsce widzisz zmiany w mentalności z pozycji producenta rowerów? Czy widzisz, że rynek w Polsce się rozwija w sensie, że wiesz, na 100 mieszkańców jeździło 8, teraz jeździ 12, albo na przykład jeździli tylko rowerami miejskimi, a teraz zainteresowali się gravelami, zaczynają jeździć ultra, czy długie dystanse, czy krajoznawczo, czy z sakwami, czy w tych cargo bike'ach. Szczerze mówiąc, widzę potężną różnicę od tego 2016 roku do teraz. Różnica jest kolosalna. Wcześniej te rozmowy sprzedażowe, może też zrobiliśmy innego typu produkt, więc to też może mieć jakiś wpływ, ale w każdej rozmowie przewijał się temat ceny i była negocjacja i czemu tak droga, może coś zmienimy, a jakby ten temat się pojawiał. W tym momencie rozmawiamy o meritum, czyli o rowerze, o tym ewentualnie jakie rozwiązania inne użyć. I to trochę rozumiem jako to, że rower stał się jednak takim hobby, czy takim, nie wiem, przedmiotem, na który ludzie są w stanie wydać więcej i chcą, żeby był porządny, a to moim zdaniem wynika z tego, że no, intensywniej korzystają jednak, że rower stał się takim produktem, na który ludzie są w stanie wydać. Bo chcą, żeby po prostu był porządny, solidny. A jeszcze z takich ciekawostek od kuchni, chciałem ciebie zapytać, gdzie najdalej wysłaliście rower? Do jakiejś Australii, albo na Madagaskar? Wysłaliśmy kiedyś rower do Hongkongu i koszt wysyłki tego roweru był wyższy niż sam rower. I w ogóle śmiesznie, bo klient nam wysłał nawet całą relację, jak ten rower dostarczył kurier, potem wypakowywał. To był rower, który on żonie kupił w ogóle. Potem musiał być mega zajarany. Tak, potem jak to żona ten rower zobaczyła, jej reakcję, potem jak na nim jeździła i no, generalnie śmieszna akcja. No ale tak jak ci mówiłem, organizacyjnie jest to kłopot. Jakby przy tej skali wolimy wolimy jednak sprzedawać rowery do krajów, które są bliżej, no bo łatwiej taka jest. Taka daleka sprzedaż tak naprawdę powinna by mieć swój departament dalekiej sprzedaży, który pracuje komandos od spraw dalekiej sprzedaży. Tak, no bo w tym momencie my działamy tak, że jak wysyłamy na przykład rower do Niemiec i coś jest nie tak, ale no wiadomo. Z Niemiec relatywnie tanio można go tutaj ściągnąć. Tak, ale mamy też taką politykę, że gwarancyjne sprawy możesz załatwić u po prostu twojego lokalnego mechanika. I wy zapłacicie. I my za to zapłacimy. Jeżeli to jest jakaś grubsza sprawa, co się bardzo rzadko zdarza, no to na nasz koszt ściągamy rower tutaj.
No ale tak naprawdę te rowery nie mają jakichś kosmicznych rozwiązań. Każdy ogarnięty mechanik czy lepszy warsztat rowerowy po prostu to lokalnie to załatwi, więc nie ma sensu tego ściągać tutaj, nie? A chciałem ciebie też zapytać, taki najprzyjemniejszy moment, który przychodzi ci do głowy albo dwa w pracy właśnie w tym biznesie rowerowym. Co takiego fajnego cię spotkało? Kurczę, co mnie fajnego spotkało? Aż tyle ich było? Wiesz, jakiś jeden. Wiesz co, no tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to jednak ten feedback od klientów. Wiesz, to, co mi się strasznie podoba w tym biznesie, to jest to, że ty robisz rower od początku dla konkretnej osoby. Nie jest tak, że robisz rower, sprzedajesz go, tylko często znamy te osoby nawet osobiście, no bo przychodzą do nas, rozmawiamy z nimi. No i to jest super, że one potem wysyłają zdjęcia, że widzisz, że naprawdę sprawiłeś komuś przyjemność, więc to jest super, to jest takie trochę małe spełnianie marzeń. Wiadomo, zdarzają nam się też potknięcia. No właśnie, bo drugie pytanie było najmniej przyjemny moment albo dwa. Co takiego najbardziej traumatycznego przydarzyło? Tak szczerze, no to też trochę przyspieszony kurs psychologii prowadząc taki biznes musimy odbyć. Na pewno jest tak, że osoby, które popadają w takie skrajne reakcje typu, że wiesz, super wysokie zaangażowanie z ich strony i euforii i super duża euforia, tak, to często jest tak, że to po prostu jak się potrafi odwinąć w drugą stronę, no to bywają bardzo nieprzyjemne sytuacje. Łącznie ze straszeniem, z jakimiś wyzwiskami i tak dalej. Ale straszą się kancelarią prawną, czy żyły się przyjadą bęce? No to i to się zdarzało. Różnie. Ale no to, więc to może, tylko wiesz co, też jest tak, że człowiek się trochę odparnia, no bo mówimy oczywiście o jakiejś skali statystycznej, tak? Jeżeli zrobisz tych mytych rowerów, zrobiliśmy kilka tysięcy już, no to po prostu statystycznie trafisz prędzej czy później jakąś nieprzyjemną sytuację i to z jednej strony... No wychodzi mi, że za 2-3 tysiące lekko już wypuściliście. Tak. No to się pamięta. No wiesz, też jest tak, że... My mamy takie podejście, że oczywiście każdy problem staramy się rozwiązywać. Ja nie pamiętam sytuacji, żebym powiedział, że nie, koniec, że masz to w dupie. I mam w dupie, tak? Czasem się zdarza, że naprawdę mamy przekonanie, że no nie do końca jest to powiedzmy jakaś nasza wina, no ale dla świętego spokoju, dlatego że z mojego pracy bierzemy na klatę, ale staramy się to rozwiązać. Natomiast czasami pojawia się jakiś taki poziom emocji, że merytorycznie ciężko jest rozmawiać. Mm-hmm. No, w sensie możesz oferować jakieś rozwiązania, no ale. Jak z żoną. Ktoś po prostu chce się wyładować. No. Dobra, nie drążmy. A powiedz mi, dostawcy, jak współpracuje ci się, tu możemy nie rozwijać tego za szeroko, żebyś nie pogrążył sobie spółki, ale opowiedz mi w ogóle, może bardziej opowiedz klientom, jak to jest? Powstaje taki rower i on czeka na kierownicę, bo wy zapomnieliście ją kliknąć, nie miałeś kasy, żeby za nią zapłacić, czy... Jednak może są jakieś kłopoty z dostępnością tych produktów, albo przychodzi ci kompletna grupa, albo niekompletna grupa. Jakie masz problemy jako producent od strony właśnie dostawców części, jak ty je rozwiązujesz i jak to wpływa na właśnie klienta końcowego? Czyli co, ja może zacznę od dwóch słów, ale to tak krótko się postaram powiedzieć, jak wygląda proces produkcji, bo to ma na to spory wpływ. Wygląda tak, że jak już zrobimy taki dokument szczegółowy zamówienia, klient to zaakceptuje, dajemy ramę do malowania i tak naprawdę to z reguły trwa najdłużej, bo produkcja trwa miesiąc, dwa, Jezu, przepraszam, zależy jaki rower, aktualnie 2-3 miesiące, no i z reguły z tego te prawie półtora miesiąca potrafi trwać malowanie, no bo tam są... Jest kolejka. Jest kolejka, tak. No i w międzyczasie jak rama jest w malowaniu, no to my już zamawiamy części. Tylko teraz właśnie to jest istotne, że my nie zamawiamy części dla pojedynczych rowerów, bo byśmy tego logistycznie nie ogarnęli, tylko nasz system jest powiązany z ofertą, mamy podsumowane wszystkie części i po prostu raz na przykład na tydzień siadamy i zamawiamy, widzimy tutaj jest nie wiem, 40 karton klamek tego, taki, karton tego, karton tamtego, tak? No i teraz te części wjeżdżają czasami w sposób, który nas potrafi zaskoczyć. Nie? Teraz jest dużo lepiej, ale wcześniej tak było, że na przykład okej, dostaliśmy lewe klamkowe netki GRX-a, ale prawe nie ma, nie wiadomo do końca kiedy będą, szczególnie w pandemii był ten problem. No i zdarzało się, że po prostu partia rowerów stała, bo czekała na klamki. Więc jest po prostu tak, że my systemowo mamy to podsumowane, zamawiamy to na czas, ale no różnie bywa po prostu z tymi dostawami. No i jak sobie z tym radzisz? No bo powiedzmy, że opony to sobie wyobrażam, że jesteś w stanie wybrać w projekcie pana racera. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, bo o ile opony jest dosyć prosto zastąpić, bo zakładam, że nawet jeżeli umówiliście w projekcie pana racery Gravel Kingi, no to dosyć łatwo można klienta przekonać na Pirelli. Na przykład zaproponujecie trochę lepszą oponę, weźmiesz na klatę po 50 zł na sztuce i niedużym kosztem się z tego wymigasz. No ale w momencie, jak brakuje wam manetek, albo nie ma tylnych przerzutek w AXS-ie, albo takich grubych tematów, to jak sobie z tym radzisz?
W tym najgorszym okresie pandemicznym, jak łańcuchy dostaw całkowicie stanęły, no to szczerze mówiąc sporo rzeczy kupowaliśmy po cenach detalicznych, żeby kończyć rowery. No tak, bo w waszej skali nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. To jesteście w stanie zrobić, tak? To znaczy, jest przewaga nad dużym producentem, że ty możesz kupić kilka przerzutek nawet w zaprzyjaźnionym sklepie i zmontujesz te rowery. No i tak robiliśmy, z całej Europy ściągaliśmy rzeczy. No i tylko, że nas to już bardzo boli pod względem marży, no bo kupisz dwie części w cenie detalicznej, tak, i nagle się i okazuje, że cały zysk na rowerze. No marża na przykład jest 50% niższa, no ale priorytetem było w pewnym momencie, żeby wypychać rowery, no bo mieliśmy na przykład perspektywę taką, że te klamki może dojdą za dwa miesiące, a może w ogóle nie dojdą, i jeszcze najgorsze było to, że nie miałeś wiarygodnej informacji, bo oni sami nie wiedzieli, tak? Po prostu... Moja ulubiona firma z niebieskim logo ma taką wędrującą datę dostawy i tam wchodzisz, jest na jutro i wchodzisz za tydzień, ona jest na jutro i wchodzisz za tydzień, ona jest na jutro i to jest takie never ending story. No, chociaż bo to się... chodzi o to, żeby gonić króliczka. A powiedz mi na przykładzie RAM, bo mówisz, że ramy zamawiasz w Polsce. To daje pewną elastyczność, daje pewnie wyższą jakość produkcji, bo nie masz takich odpadów jak przy fabrykach azjatyckich. No ale jest jakaś różnica w cenie. Przykładowo, ile kosztuje rama polska, ile by kosztowała tajwańska? No nie mogę tutaj podać dokładnych kwot, ale można powiedzieć, że różnica to jest jakieś 4-5 razy. Więc jest to potężna różnica. Natomiast czy taka europejska rama jest lepiej zrobiona, ale dużo więcej kosztuje? No kosztuje tak czterokrotnie więcej co najmniej. Natomiast ja tutaj mówię o samym koszcie ramy, no bo trzeba teraz do ramy tajwańskiej czy chińskiej doliczyć koszt transportu, koszt odprawy celnej, więc taki realny, ta realna różnica pewnie będzie niższa oczywiście. Mhm. Do tego dużo większa potrzebna jest kontrola jakości, jeśli chodzi o te ramy chińskie, tajwańskie, więc to też jest spory koszt. Część będzie odpadu, no bo często w tych dostawach nie wszystkie ramy są takie, że da się je wykorzystać. Czyli ta produkcja w Polsce, nie dość, że patriotyczna, to jest jednak bardziej elastyczna i daje wam możliwość szybszej reakcji, domawiania ram, tak, krótkiego czasu produkcji. Dokładnie, i no, kontrola jakości jest na zupełnie innym poziomie i po ich stronie, w sensie to, co my już dostajemy, to budzi nasze zaufanie, tak bym powiedział, a dwa, to my oczywiście też te ramy sprawdzamy i mamy dużo mniej pracy i jakby, no, pewniejszy, bardziej taki sprawny cały proces. Łańcuch dostaw. No, no, chociaż był to spory stres faktycznie, jak zmienialiśmy ramy na te polskiej produkcji, no bo ja miałem sporą obawę, czy... Nie będzie powtórki z Mielca. Znaczy, nie. Wiesz co, to nie dlatego, że ta fabryka robiła ramy dla mojego dobrego znajomego, który robi e-bike'i składane, więc ja miałem jakby... No, byłem spokojny o produkcję ram w Polsce, dlatego że po pierwsze miałem ich sprawdzonych już u dwóch innych znajomych, którzy zamawiali tam ramy. No a po drugie dlatego, że jest to mała odległość geograficzna, można się w razie czego szybko spotkać, poprawić. Czyli jest dobra komunikacja. Bardzo dobra. Może chodźmy pokazać, jak powstaje taka loka. Dobra. Na etapie montażowym, jak chłopaki Jaskini Lwa w serwisie je montują. Dobra. Wchodzimy do chłopaków. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Opowiadaj, który jest, który co robi, czy oni się w ogóle znają na tym, co robią, co oni tu majstrują? Znają się na tym, co robią. Mamy w tym momencie trzech mechaników. Jest Maciek, Karol, Tomek. Tomek akurat gdzieś tam się kręci z tyłu, ale no, chłopaki potrafią złożyć po dwa rowery dziennie. Kiedyś Maciek chciał mi udowodnić, że jest w stanie złożyć cztery. Wyśmiałem go. W jeden dzień? W jeden dzień. W 8 godzin czy w jedną dobę? Bo to u nas w airbike'u dzień, wiesz, potrafił mieć 4 rowery w jedną dobę, godzin. Ale zrobił to tak, że postawił sobie 4 stojaki i po prostu, wiesz, robił frezowanie mufy supportu. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem support. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem, wiesz, korba. W sensie, że jak powstały rowery, to wszystkie 4 naraz na koniec dnia. Okay. Ale skubany mi pokazał, bo chciał... A ile to zajęło godzin? Ile ci to zajęło godzin? 8 godzin. Chciałem pokazać, że jesteśmy w stanie robić rowerów bardzo dużo, tylko ja się muszę lepiej ogarnąć jeszcze. Tak. Metodą Henry'ego Forda. Tak, tak, więc no, głównie nas blokują te części, to o czym rozmawialiśmy. Jakby te części wjeżdżały wszystkie sprawnie i tak jak je zamawiamy, no to by produkcja mogła iść naprawdę dużo lepiej. A czy to jest downhillówka marki Loka, czy co to jest? Nie, to jest akurat konstrukcja Maćka. Ja kiedyś miałem taką firmę małą, w której robiliśmy zjazdówki i to jest jakby najnowszy prototyp, ale jeszcze nie jest ani dostępny, ani nie jest nigdzie pokazany. No teraz już jest. No teraz już będzie, tak? No. Więc to jest najnowsze proto, takiego roweru trochę parkowo, trochę enduro. Jeszcze są tam jakieś rzeczy do dogrania, wahacz nowy wleci.
jakieś linki zawieszenia, ale tak to z grubsza będzie wyglądać, nie? Dobrze, a powiedz mi, czy wy tutaj też macie serwis, bo na drzwiach jest napisane, że serwis, a ja tak sobie myślę, że wy macie tyle roboty ze składaniem, że z tym serwisem to pewnie tak nieofensywnie. Nie robimy już w ogóle. Znaczy, Maciek czasami robi dla znajomych jakieś rowery zjazdowe, serwisuje, ale tak to robimy tylko serwis naszych rowerów. Takich Czyli innych... tak naprawdę tutaj chłopaki montują rowery zamówione przez klientów, składają nowe. Tak. I serwisują te rowery, które sprzedaliście, które są waszymi rowerami i dla waszych klientów po prostu serwis robicie. Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda. Jeszcze pojedziemy dzisiaj do lakierni, to pokażę ci, gdzie te ramy są malowane. No ale cały proces przebiega tutaj. Tutaj montaż, malowanie niedaleko stąd. O, a tutaj jeszcze w ogóle mamy fajną rzecz, bo była przed chwilą koleżanka z Gliwic i przywiozła nam też ramkę, jeszcze jedną stalową, więc... Bardzo fajne ma takie malowanie. Poczekaj, ale mówiłeś, że w Gliwicach spawają się aluminium. Spawają aluminium? Ale malowali. Stalówkę? Nie. W Gliwicach w tym momencie też szykują się do wdrożenia produkcji ram stalowych, no bo prawda jest taka, że no, ta skala nam rośnie, jeśli chodzi o rowery stalowe. Już widzimy, że... ale ta jest spawana, przepraszam, że ci przerwę, tak, a tamta, jest... którą widzieliśmy wcześniej, była nalutowana. Jest lutowana, bo to jest jeszcze rama, którą robił kajak. Kajak custom i faktycznie one były spawane. Teraz są robione gdzie indziej, robi je Kuba Bielak z Wrocławia i są lutowane. Okej, a rozważacie wprowadzenie też ram spawanych, czy wszystkie stalówki będą lutowane? Nie, rozważamy właśnie wprowadzenie ram spawanych. Będzie wybór dwóch technologii, czy będą tylko spawane? Plan jest taki, żeby właśnie był wybór dwóch technologii, że jak wdrożymy seryjną produkcję w Gliwicach, tam gdzie produkujemy ramy aluminiowe, one będą spawane, ale to jest jakby krok, który musimy podjąć, no bo taką metodą frame buildera, który pracuje nad jedną ramą, po prostu... Za długo trwa produkcja, ale... ramy nie obsłużysz i nie... popytu. Dokładnie. A też te ramy są pewnie droższe niż lutowane. Znaczy lutowane są droższe niż spawane, nie? Czy źle myślę? Tak, więc prawda jest taka, że jak przejdziemy na tą produkcję w Gliwicach, to prawdopodobnie ta cena, uda się ją troszkę obniżyć. Jeśli chodzi o stalówki, ale no zobaczymy, na razie to jeszcze nie jest ten etap. I sobie jest to w fazie projektów, tak jak e-bike. Tak jak e-bike, dokładnie. Olek, gdzie myśmy dotarli? Opowiedz coś. Jesteśmy tutaj w lakierni Dreamworkers, która maluje nam na mokro nasze ramki. I zaraz poznamy Mikołaja, właściciela Dreamworkersa, który opowie nam trochę o tym, jak ten proces wygląda. To przynajmniej nam się imiona nie będą myliły. Siema! Jeep aparacji. Siema, jestem Mikołaj. Siema, jestem Mikołaj. Dobrze, to skoro już wiemy, jak się kto nazywa, to choć pokażesz mi, jak malują się ramy Loka i skąd biorą się te fantastyczne kolory, bo jest to spory kawałek, spora część tego fajnego projektu, tego, że te rowery są takie ładne. Właśnie bierze się stąd, że takie gołe aluminium wpada tam i tam krasnoludy z matkanu. O, ale szanuję, wystrój wnętrza jest kozacki. Mikołaj, mój imiennik, lakiernik Loka Bikes, ale chyba nie tylko, bo tak jak patrzę, co tutaj u ciebie, że tak powiem, kolokwialnie wala się po kątach, to sporo jest Loki, ale sporo jest też innych rzeczy. To trudna praca być takim lakiernikiem. Po pierwsze nie wala się, tylko ja tu tymi ręcami wszystko wieszałem, a ty tutaj deprecjonujesz moją pracę. Nie, no żart. Bo im powiem i pokażę im Lecha i będziesz miał aferę. Lecha nie pokażę, bo się zrobi frutno w profilach i to będzie to wszystko pokasować. Firma wygląda tak, że no Olek z Loki jest faktycznie naszym największym klientem i no dzięki niemu mamy na życie, taka jest prawda. Daję wam chleb. No dobra i powiedz mi tak, przyjeżdża takie surowe aluminium, jak przywieźliśmy naszą hybrydową Toyotą. Przed chwilą z Loki. Błyskawicznie. Tak, błyskawicznie jakieś ramy. I co potem się dalej z tym dzieje? Trzeba to tłuścić, zagruntować? Rama jest matowana, jest myta acetonem cała, bo nie wiadomo co się z nią działo w międzyczasie, coś tam mogło na nią spaść, więc na wszelki wypadek trzeba wszystko dobrze wymyć. Pierwsza warstwa jest zawsze epoksydu, który chroni ją antyoksydacyjnie w tym wypadku. Jeśli jest to stal, to oczywiście również antykorozyjnie. Epoksyd zapewnia też bardzo dobrą przyczepność i czasami jest też już bazą kolorystyczną, no bo niestety co drugi rower jest czarny, a epoksyd jest czarny i to się świetnie składa. Bo ty nie pracujesz w sprzedaży, ale ja ci mogę w jednym zdaniu przybliżyć, jak to jest.
Dzień dobry, dzień dobry. Czy są rowery? Są. A jakieś kolorowe? Tak, tak, tak. I zielone? Są zielone, ale z różowymi paskami? Tak, proszę pana, z różowymi paskami. Tylko żeby miały niebieskie kwiatki. Są z niebieskimi kwiatkami. Ale z takim niebieskim? To poproszę czarny mat. Tak to wygląda, no właśnie, nie? No właśnie. Masz no 753 kolory i sprzedajesz czarny mat. Tak. Ja rozpaczam, bo najlepiej by było właśnie kolorowo, bo kolorowo jest drożej. Szanuję szczerość. A powiedz mi, ile na 10 ram jest czarnych matowych, a ile jest kolorowych? Olek czarny daje do prochu, to nie wiem. Coś tak 30% jest w czarnym macie po prostu. Czarny mat z czarnym połyskiem. Zatem Olek lubi, jak jest czarny mat i czarny połysk, więc lobbuje zawsze i namawia klientów na taki. Nieprawda, ale no dobrze to wygląda. Jest na czasowo. I na pogrzeb też pasują od razu. Tak, jak jest taki i elegancki, i na ślub, i na tak, pogrzeb. To zależy, jakie się sznurówki założy kolorowe. No dobrze, i powiedz mi... Ile dni potrzeba, żeby, zakładając, że akurat masz wolne miejsce, to ile dni potrzeba, żeby rama z takiego surowego aluminium albo karbonu stała się piękną, kolorową, ładną, taką o, jak tu Siren Radio? Znaczy, jeśli to jest produkcja tak jak dla Loki, no to wiadomo, że rządzi się to trochę innymi prawami, bo rama wjeżdża i ona za tydzień po prostu musi stąd wyjechać, no bo Olek ma terminy jakieś tam ciasne, nie? A jeśli to jest indywidualne zamówienie, no to ta kolejka jest jakoś tam układana, zwykle to jest miesiąc do dwóch z wyprzedzeniem. Wiesz co, no to co widzisz tutaj, to są zwykle projekty, które zajmują nam 2 do 3 tygodni. Roboczo godzin, no to zależy wszystko oczywiście od ilości grafik, ilości kolorów, ale no czasami też czasy odparowań definiują ten proces, a nie ilość pracy. Bo no po prostu jeśli dzisiaj damy coś w lakier bezbarwny, żeby jutro można było coś dalej na nim robić, no to te 24 godziny musimy odczekać. Dobrze, nie męczę Cię dzisiaj, bo w zasadzie nie o lakierni jest ten odcinek, chociaż chętnie bym przyjechał i nagrał cały o lakierni, więc jak będzie okazja, to się wproszę. Kawy zawsze starczy. Tak, ale powiedz mi tylko jeszcze, jakby ktoś chciał prywatnie dać Ci ramę do pomalowania, na przykład ja, to od do, jakie to są kwoty? No bo już wiem, że miesiąc trzeba liczyć niewyjęty, jeżeli chodzi o czas, żeby to wpadło w swoją kolejkę i przeszło cały proces. A jaka to jest kasa? Proste malowanie, już nie mówię czarny mat, ale tam dwa kolory takie cieniowane, powiedzmy jak ta loka tam na górze. To jest dość proste, a to jest pewnie dość skomplikowane, więc od ile do ile zamykają się koszty dla klienta końcowego? Najprostsze malowanie, powiedzmy takie jak na tej loce, zamyka się to prawie że w dwóch kolorach, ale to jest około 1500 zł dla samej ramy. Z widelcem będzie już bliżej dwójki i jest to kwota netto. Jeśli to są bardziej takie zaawansowane projekty, to zwykle są to tak zwane freestyle, czyli po prostu od nas zależy projekt i wykonanie. A klient tak naprawdę dostaje tylko do wypełnienia jakąś krótką ankietę, w której określa mniej więcej czego oczekuje. I to jest też 2000 zł netto i dlatego to jest trochę lepsza opcja, bo gdybyśmy nazbierali tutaj ilości kolorów, grafik i ilość pracy, no to wyszłoby pewnie 2 razy tyle. A jeśli ktoś nie ma doprecyzowanych tych swoich wymagań albo po prostu nie wie co mu się podoba i chce być zaskoczony, no to jest taka fajna furtka. Jest taniej, ja mogę się trochę rozwinąć dzięki temu, bo robię rzeczy, które normalnie bym nie miał na to czasu i środków. Super, dzięki, że poświęciłeś mi chwilę. Uciekamy, bo muszę zdążyć na pociąg. No dobrze, panowie, to ja wam bardzo dziękuję super. Za dzisiaj. Dzięki bardzo. Za pokazanie firmy, za oprowadzenie i uciekam na pociąg. Hej. Cześć, trzymaj się. Wszystko jest możliwe. To jest Mikołaja, tytanowy Jones. Jego kurwa perełka największa. To jest moja zimóweczka.